Polska będzie miała jak najbardziej ważny głos, nie tylko dlatego, że głos każdego z członków NATO jest ważny. NATO podejmuje decyzje na zasadzie konsensusu, więc nie może być żadnego sprzeciwu, jeżeli dana decyzja ma zapaść. Ale po drugie, też istota głosu Polski wynika naturalnie z tego, że jesteśmy organizatorem tego szczytu, więc chociaż formalnie przysługuje nam oczywiście taki sam głos jak wszystkim innym państwom sojuszu, być organizatorem no, daje jednak pewien nieformalny, polityczny wpływ na chociażby kształtowanie dyskusji, również dyskusji w sferze medialnej. Kluczową decyzją szczytu w Warszawie, tą najgłośniejszą, chociaż nie jedyną, ale tą, o której mówi się najwięcej w kontekście wschodniej flanki NATO, jest rozmieszczenie sił NATO w Polsce, w krajach bałtyckich. Chodzi o 4 bataliony, czyli około łącznie 4000 ludzi. Po raz pierwszy będą to siły bojowe. I w tym między innymi tkwi przełomowy charakter tej decyzji, ponieważ przed kryzysem na Ukrainie mieliśmy bardzo niewielką, nieregularną, czasami w ogóle nieistniejącą, czasami niewielką, nieregularną obecność NATO, czasami w ogóle tej obecności nie było.